Уэсэ, уэсэ, музыканты, настройте свои дуды, а я вам дам траляля, а те таляра хочу поедить, а вы мне загрейте доброго лоберка, но, струйте. Wait a minute, what right, what right. Zaczekajcie, a ja wam opowiem, jak ja się żeniłem. To było tak. Mój ojciec nieboszczyk, jak jeszcze żyli, ale już byli bardzo mocno chory, to mnie zawołali przed śmiercią swoją i powiedzieli do mnie tak. Synu kochany, pamiętaj, jak ja umrę, to wszystko, co będziesz kiedy kupował, to żebyś wszystko kupował duże i żeby było grube, a cienki go to nic nie kupuj. A ja ojcu podziękował i z płaczem odszedłem. Później za 3 dni to mój ojciec umarli na śmierć, a ja jako starszy syn to byłem gospodarzem. Pewnego razu kokuń nam zdechł, a ja zaraz pojechałem do miasta na jarmak i kupiłem grubą kobyłę. Widzicie, muzykanty, zaraz na 5. dzień kobyła miała źruboka. Myślę sobie, że ojciec prawdę głodali, że to grube to dobre. Później już miałem 24 roki, szło mi na 5. Myślę, że trzeba się ożenić. Szukałem dla siebie dziwki i znalazłem grubą Małgosię, taką grubą jak Tuksiana. I z nią się ożeniłem. I wita to muzykanty. Za 3 tygodnie po moim ślubie to ja już byłem ojcem. Jest? Ano, Grejka! Na drugi tydzień to wam opowiem inną śmieszkę.